Na dzisiejszy obiad wybieramy się do lasu, a może inaczej. Las przyjedzie do nas, bowiem przygotuje zrazy z dzikiego, leśnego zwierza – jelenia. Przygotowanie naszej potrawy zaczynam od pokrojenia cebuli. Część z niej kroję w kostkę, posłuży do nadzienia zrazów. A pozostałe kroję w większe kawałki, będą wypełniały nasz sos. Rozgrzewam mocno patelnię z oliwą z oliwek i wrzucam cebulę pokrojoną w kostkę. Chwilę przesmażam, po czym bagietkę kroję też w drobną kostkę i dorzucam do cebuli, z którą razem stworzy nadzienie do zrazów. Dodaję też do nich po chwili smażenia musztardę Dijon, żeby wzmocnić smak, a także sos Worcester. Jeszcze sól i pieprz do smaku, chwilę smażę i odstawiam do wystygnięcia. Następnie zabieram się za mięso. Ładny kawałek udźca z jelenia kroję na dosyć duże kotlety. Rozkładam je na desce, którą wyłożyłem folią, przykrywam drugą warstwą folią i za pomocą prymitywnego narzędzia zwanego tuczkiem ubijam mięso na bardzo cieniutkie kotlety z obu stron. Pozbywam się zewnętrznej folii, przeprawiam solą i pieprzem, układam łyżkę farszu, dodaję dwa paseczki cieniutkie słoniny, bo mięso jest dosyć chude, i składam. Najpierw po bokach robię zakładki, a później całość zwijam. Kiedy uporam się ze wszystkimi zrazami, wtedy przyprawiam je jeszcze z zewnątrz solą i pieprzem. Po czym obtaczam w mące, w garnku o grubym dnie rozgrzewam niewielką ilość oleju i układam na nim nasze zrazy. Po kilku minutach, kiedy się zrumieniam z jednej strony, obracam na drugą. Dorzucam wtedy do nich cząstki cebuli, które wcześniej pokroiłem, a także pozostałość farszu. Po chwili dodaję bulion, najlepiej wołowy, taką ilość, żeby przykryła zrazy, łyżkę musztardy Dijon, troszkę octu balsamicznego i kilka kropel sosu Worcester. Wszystko razem mieszam, przykrywam i duszę przez mniej więcej godzinę. A więcej naszych ciekawych przepisów możecie zobaczyć na naszej stronie www.kulinarnatv.pl. Po godzinie duszenia wykładam nasze piękne, smakowite zrazy na talerz razem z zawiesistym sosem i posypuję świeżo pociętą natką pietruszki. Mięso jelenia ma bardzo intensywny smak i świetnie się komponuje z równie mocnym sosem. Przekonacie się o tym, koniecznie robiąc to w domu.